Czego uczy mnie Biblia w Pieśni nad Pieśniami, 6 rozdział, 1 werset? Gdzie się podział Twój ukochany, najpiękniejsza z kobiet? Gdzież się podział Twój ukochany, byśmy go z Tobą szukali? Oblubieniec i oblubienica. Dwa fakty skłoniły córki jerozolimskie do zadania oblubienicy tego pytania. Po pierwsze, zwracały uwagę na jej urodę. Nie tylko jest piękna, ale jest najpiękniejsza wśród kobiet. To znaczy, że jej piękno jest wyjątkowe. Jest to piękno duchowe. Jest to piękno cichego i spokojnego ducha, który w oczach Boga ma wielką cenę. Jest ubrana we współczucie, dobroć, pokorę, cichość przebaczającego ducha, a ponad to wszystko ma miłość, która jest więzią doskonałości. Słowa jej umiłowanego mieszkają w niej obficie, jak mówi list do Kolosan, 3 rozdział od 12 do 16 wersetu. Musimy zrozumieć, że wszystkie przymiotniki w Pieśni nad Pieśniami mają duchowe znaczenie. Inaczej nie miałyby miejsca w Słowie Bożym. Jaka kobieta chciałaby, aby wiele innych kobiet dzieliło z nią jej ukochanego? Miłość jest zazdrosna, ale miłość do Pana zachwyca się prowadzeniem innych do miłości do Niego. Jednak ludzie muszą zobaczyć coś innego, coś niebiańskiego. Piękno, które jest z nowego człowieka, nowej natury. Nic sztucznego, ale to, co jest dziełem Ducha Świętego, zanim oni też będą chcieli go poznać. Po drugie, widziały jej przywiązanie do jej ukochanego i słyszały jej opis. Opis jego piękna. Przyrzekła im, że jeśli zobaczą jej ukochanego, to powinni powiedzieć mu, że jest przepełniona jego miłością. Wymogła na nich przyrzeczenie, że jeśli zobaczą jej ukochanego, to powiedzą mu, że jest przepełniona jego miłością. Wtedy zapytały ją, czymże jest Twój miły, czymże jest Twój umiłowany bardziej niż inni umiłowani, że tak nas zaklinasz. Czym góruje Twój umiłowany nad innymi umiłowanymi, że tak nas zaklinasz? Izrael miał w swojej historii wielu umiłowanych. Abrahama, Salomona i Daniela. W jaki sposób zapytały jej umiłowany był bardziej niż inni godzien życzliwej uwagi? To była jej szansa, by mówić o tym, który ją kochał, którego ona kochała i którego miłość ją przerastała. Jej piękny opis znajdujemy w Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział od 12 do 16 wersetu.